z nami. Wszyscy robią sobie teraz zdjęcia telefonami, smartfonami, ale czy nie lepsze są takie zdjęcia wydrukowane w ramce? No właśnie, my dzisiaj stworzymy taką oryginalną i wyjątkową ramkę. To do dzieła! Żeby zrobić ramkę, potrzebny nam będzie kawałek grubej tektury. Cyrklem rysujemy na nim okrąg o promieniu w przybliżeniu 10 cm. Następnie wycinamy nożykiem koło, które powstało. To jest najtrudniejsza część naszej pracy, więc nie wstydźcie się poprosić o pomoc kogoś dorosłego. Następny etap to malowanie. Potrzebujemy czarnej farby tablicowej i oczywiście pędzelka. Teraz malujemy całe wycięte koło. Dokładnie! Uważajcie tylko, żeby się nie pobrudzić. A teraz czekamy, aż koło będzie całkowicie suche. Czas na klamerki. Na pewno mama ma takie do wieszania mokrego prania. Ja moje pomalowałam wcześniej w pastelowe kolory. Na każde dłuższe ramię spinacza nakładamy klej do drewna, po czym przyklejamy spinacz do tektury. O, właśnie w ten sposób. Aż zabraknie nam spinaczy. Weźmy teraz kolorową kredę. Na swojej tekturce możecie napisać lub narysować co tylko chcecie. Zgadnijcie, co napisałam ja. Jeszcze kawałek błyszczącej wstążeczki. Wystarczy zahaczyć wstążeczkę z tyłu ramki za jeden z naszych spinaczy i zawiązać tam supełek. Dwa wolne końce wstążeczki wiążemy w kokardkę. Poprawię jeszcze mój napis, żeby ładnie się prezentował. Ramka jest już gotowa. Potrzebujemy tylko przypiąć zdjęcia i voilà! I widzicie, jaka piękna i oryginalna ramka? Możecie sobie taką zawiesić na przykład w swoim pokoju.